Kim myślę będzie w grupie? Młody trener z Pelplina, gratuluję zwycięstwa, panie Rynas. Jak najbardziej zasłużone, szkoda, że nie było czwórki. No układ trójkowy by eliminował. Jaki był najtrudniejszy mecz? Jaki najłatwiejszy? Jaki poziom tego turnieju? Jaka organizacja? Oddaję głos. Cóż, jak najbardziej jesteśmy zadowoleni z miejsca, które udało nam się osiągnąć. Myślę, że miejsce szóste jest adekwatne do tego, jaki poziom sportowy prezentujemy. Jesteśmy szczęśliwi z tego, że znaleźliśmy się w ósemce najlepszych drużyn w kraju. Najtrudniejszym meczem było spotkanie z Pruszkowem. Myślę, że to jest kandydat do finału, kandydat do medalu. Cóż, zaraz zaczyna się półfinał, czas pokaże. Jeżeli chodzi o organizację, to chcielibyśmy serdecznie podziękować klubowi z Komorowa, który przygotował te mistrzostwa. Rzeczywiście można powiedzieć, że poziom turnieju i poziom organizacyjny był bardzo wysoki. Niczego nie było, co zabrakłoby podczas tej rangi zawodów, więc jesteśmy z tego powodu szczęśliwi, że mogliśmy być uczestnikami. Rzeczywiście jesteśmy w większości chłopcami drużyną z Pelplina, natomiast są też trzej zawodnicy ze Starogardu Gdańskiego, Kacper Tuskowski, Maksymilian Werner i Oskar Kośmider. Także tutaj takie połączenie dwóch klubów poskutkowało tym, że znaleźliśmy się w finale Mistrzostw Polski, czego absolutnie się nie spodziewaliśmy. Tym niemniej uważam, że zasłużenie po ćwierćfinale i półfinale znaleźliśmy się wśród 8 drużyn najlepszych w kraju. Szóste miejsce dla nas jest olbrzymim sukcesem i z optymizmem patrzymy w przyszłość. Będziemy się rozwijać, myślę, po to, żeby za 2 lata również zameldować się w finale. A kto twoim zdaniem zdobędzie Mistrzostwo Polski? Ciężko powiedzieć. Turniej jest bardzo długi, bardzo wyczerpujący i to jest zupełnie coś innego niż granie spotkań ligowych. Myślę, że dwójka kandydatów, dwie najlepsze drużyny moim zdaniem spotykają się w półfinale. Cóż, Komorów wczoraj niespodziewanie, nieoczekiwanie przegrał z Wrocławiem, z drużyną, z którą myśmy dzisiaj również przegrali. Czas pokaże, na pewno te drużyny z Mazowieckiego są bardzo mocne i myślę, że tutaj w pierwszej trójce mogą się znaleźć wszystkie trzy. Zresztą chyba nie ma innej możliwości. Ja ci zadam jeszcze jedno pytanie, bo kadra Pomorza też jest silna. Czy Mazowsze, będąc tutaj w czwórce na podium, jest głównym pewnym kandydatem do złota albo jakaś kadra może się im postawić, bo to kadry z kilku klubów? Kadry również rządzą się swoimi prawami. Czasami są kluby, które nie znajdują się ani w ćwierćfinale, ani w półfinale, ale mają jedną, dwie perełki, które rzeczywiście mogą stanowić o sile kadry, więc to jest zupełnie inny rodzaj zawodów, zupełnie inna selekcja. Myślę, że Pomorze będzie bardzo silne. Pozdrawiam z tego miejsca trenera kadry Pomorza, Kordiana Zabrockiego. Jeszcze na koniec kogoś pozdrowić, komuś podziękować. Cóż, tych osób, którym należałoby podziękować, jest bardzo dużo. Chciałbym podziękować prezesowi klubu, który dołożył wszelkich starań, żeby niczego w tej naszej drużynie nie zabrakło. Pani dyrektor Lucynie Bielińskiej, panu burmistrzowi naszego miasta, Mirosławowi Chyle, sponsorom, rzeczywiście i przede wszystkim rodzicom i chłopcom. Jest naprawdę bardzo dużo tych osób, które dołożyły swoją cegiełkę do tego sukcesu. Dziękuję.